Tam kilkowy szlak, 21 marca 2011. No pierwszy dzień wiosny, 21 marca. Jakżeż pięknie, jak pięknie słonecznie i te łąki słubickie prześliczne. Dzisiaj parę słów na temat dwóch dominujących, walczących no, o nasz umysł, sił myślowych, o strachu i o wierze. I o tym może jak, w jaki sposób no, potrzebujemy jakby do tego podchodzić i jak sobie to wszystko uświadamiać. Otóż toczy się bój o nasz umysł. Toczy się stały bój. Prawda? Strach i wiara toczą bój o panowanie w naszym umyśle. Można by powiedzieć, że to są swego rodzaju dwa rodzaje wiary. Bo przecież strach jest również wiarą w fatalizm, prawda? Jest jakąś wiarą w to, że się nie uda, że nie wyjdzie, w obawy. Natomiast mówiąc słowo wiara, mam na myśli tą czystą wiarę. Tą wiarę, która prowadzi nas przez życie w uśmiechu, w radości, w pokonywaniu różnego rodzaju przeszkód. Po prostu powoduje wzrost życiowy. Powoduje to, że naprawdę idziemy do przodu i czynimy bardzo dużo dobrego dla wszystkich, którzy są wokół nas i poprzez to również dla siebie. Strach i wiara. Jak pokonać strach? Jak pokonywać ten strach? Jak sprawić, żeby on nie dominował w naszym życiu? Jak sprawić, żeby to jakieś fatalistyczne spojrzenie nie było czymś, według czego ustawiamy te wszystkie sprawy naszego życia? Pierwsza rzecz, myślę najważniejsza, to, żeby robić to, czego się boimy. Być gotowym, żeby zrobić coś, czego się boimy. Jeśli nam coś nie wyszło, podejmowaliśmy jakąś decyzję, powtórzmy jeszcze raz to. Powtórzmy trzeci raz, powtórzmy czwarty raz. To jest znana historia. Wszyscy o tym wiemy, że praktykowano to gdzieś tam w czasie wojny i później się praktykuje, że jeżeli była jakaś awaria samolotu lecącego, czy była jakaś katastrofa i pilot się katapultował, to praktykowano najważniejszą sprawę. Puszczano tego pilota błyskawicznie pierwszym możliwym lotem. Prowadził pierwszy samolot, którym tylko mógł lecieć. Robiono to jak najszybciej. W wielu innych dziedzinach również to praktykowano. Dlatego, że najmocniej można pokonać strach poprzez to, żeby no, stawić mu czoło. Stawić mu czoło. Nie rozpamiętywać go, prawda? Ale jakby takim no, przyczynkiem do tego, że strach ciągnie się w nieskończoność, jest nawyk odkładania, prawda? Nawyk tego, że wolimy się często bać przez kawał życia, niż podjąć, jak to się mówi, męską decyzję i stawić czoło naszemu strachowi. Tak ważne jest w tym pokonywaniu strachu siła naszej wiary, prawda? Tak ważny jest ten fundament, ta podstawa, na której stoimy, bo przecież wiarę potrzebujemy skądś czerpać. Musimy czerpać skądś, musimy być podłączeni może do czegoś w ten sposób. To ujmę, tak mówiąc o sobie, prawda? To podłączenie gdzieś do jakiejś nieskończonej siły, to podłączenie do gdzieś tam tej potężnej wiary sprawia, że człowiek jest rzeczywiście przepełniony wiarą. Że każde wyzwanie, które staje gdzieś na jego drodze, jest do pokonania. Że widzi możliwość pokonania tych wszelakich jakichś niedogodności, wyzwań, obaw, stresów, strachu. Więc zdaj sobie tylko po prostu z tego sprawę, że w twoim umyśle toczy się ciągle wielka walka strachu z wiarą. I ta pozornie mistyczna, nieważna jakby no, przez ten jakiś skomercjalizowany świat, uważany za nieistotną wiara, jest najpotężniejszą siłą. Jest najpotężniejszą, jeżeli potrafisz jakby sprawić, żeby odgrywała w twoim rolę, w twoim życiu no, najważniejszą rolę, to pomoże ci zmieniać to życie fantastycznie. Oczywiście strach też jest formą wiary, jest tą wiarą defetystyczną, prawda? Jest wiarą, że się nie uda, nie wyjdzie, nie będzie tak, jak oczekujesz, jak planujesz. Dlatego koncentruj się, czy bądź podłączony do tego źródła pozytywnej mocy. W jaki sposób? No sam wiesz w głębi siebie najlepiej. Nie muszę ci na pewno tych rzeczy tłumaczyć, wyjaśniać. Ta głębia wiary, ten fundament, to poczucie sensu w życiu, no jest absolutnie tutaj podstawą. Bądź podłączony do tej pozytywnej mocy życia. Bądź nastawiony na wiarę i dzięki niej możesz naprawdę no, przenosić góry. Dzięki niej możesz pokonywać największe trudności. Przede wszystkim możesz fantastycznie służyć ludziom wokół siebie i dzięki temu twoje życie absolutnie się zmienia. Wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Hej.